Kochani, piękny widok na Zatokę Pucką. Witam serdecznie. Mamy już dzisiaj wtorek. No leci ten czas szybciutko tutaj, a ta okolica jest tak piękna. Tyle oglądania. My urzędujemy tutaj na ulicy, kochani, Łąkowej. Natomiast w tym momencie ucieknę troszeczkę, bo jestem na ulicy. Zobaczcie, przepiękny widok na Zatokę Pucką. I dzisiaj w tamtą stronę się udajemy. Lecę na Helgu. Tak oczywiście ciężko pracuję. Kolejny dzień zgrupowania reprezentacji Polish Soccer Skill. Jest przeszczęśliwy, rozmawiamy przez telefon, jest bardzo z siebie zadowolony, zbiera pochwały od trenerów. No cały Gutek, on kocha pracować, uwielbia ciężko pracować, jest tytanem pracy, naprawdę świetnie się tutaj czuje, jest na pokoju z chłopcami z Kosy Konstancin, także z Kosy, z którą będziemy za momencik rozgrywać, słuchajcie, zawody w Śląsk Wrocław Cup 2015, także słuchajcie, no podjechał już nasz samochód, także uciekam, trzymajcie się, do zobaczenia, na pewno zrobimy pamiątkę. Dobry, witam serdecznie, plan Helu, jestem w przepięknym, cudownym miejscu, kochani, aż mam wilgotne oczy, wspomnienia wracają. No tutaj byliśmy z naszą Dagusią, z moją żoną, kochani, na naszej podróży poślubnej. Tutaj rozpoczęliśmy nasze wspólne, kochani, życie. Tutaj nieopodal we Władysławowie jakby znaleźliśmy naszego Gutka i tak się rozpoczęła nasza szabełkowa przygoda. Zobaczcie, przepiękne, spokojne morze, śliczna pogoda, no coś nieprawdopodobnego. Jestem szczęśliwy, myślę, że szczęśliwy byłbym bardziej, gdybym miał ze sobą wszystkie szabelki, które gorąco pozdrawiam. Nie jestem tu, kochani, z nimi ze 3 dni, a już tak bardzo mocno tęsknię. W każdym bądź razie myślę, że przyjedziemy tu kiedyś pewnie całą naszą brygadą. Słuchajcie, tutaj jest fokarium, czyli tutaj mieszkają foki. Myśmy tutaj z moją Dagusią byli, także no ja to wszystko pamiętam, kochani, 10 lat. Słyszę tam w tym momencie, kochani, próbują te foczki tam ćwiczyć. Tam mamy kawałek, w sensie, kochani, jeżeli chodzi o aurę i florę, bo miejsca, w których jest dużo bólu, to tutaj się rozpoczyna II wojna światowa. Tam właśnie na tych fortyfikacjach mieliśmy okazję być, także to dzisiaj pewnie tam nie dotrę, kochani. Zobaczymy, jak nam się potoczy wizyta tutaj z Gutkiem, bo jak wiecie, koniec Polish Soccer Skill. Wracamy szybciutko na turniej do Wrocławia. Mamy, kochani, tak, dokładnie sobie przypominam, że te wszystkie, kochani, to tutaj jak długo żyją śmieci w morzu, tak, widzieliśmy tą ankietę. Natomiast chciałem powiedzieć, że to tu się, kochani, rozpoczynała wojna, to tutaj piękny film, nawet ostatnio oglądałem, przypominający te okrutne czasy, oby one nigdy więcej nie wróciły. Natomiast chciałem powiedzieć, kochani, że okolica jest przepiękna, fortyfikacje robią wrażenie i przypominają o tych starych, odległych, bardzo złych czasach. Natomiast jest tutaj wspaniały, najdalej wysunięty punkt na północ, niedaleko w Jastrzębiej Górze. No, powiem wam, kochani, że naprawdę świetny czas, świetna okolica. Słuchajcie, dzięki moim wspaniałym przyjaciołom, którym bardzo dziękuję, zwiedziłem wczoraj Gdańsk, zwiedziłem Gdynię. Dzisiaj, kochani, zwiedzam Hel i tutaj tą piękną okolicę. Do tego pogodę mamy naprawdę przepiękną, także no, jestem absolutnie niesamowicie, kochani, tym wszystkim poruszony. Bardzo im dziękuję, dlatego że myślę, że ale piękne morze, naprawdę. Przepiękne, słuchajcie. No nie ma falki, nie ma wiatru. Słuchajcie, myślę, że tam troszeczkę te foki złapiemy, kochani, jak wejdę. To taki króciutki epizod z mojej wycieczki tutaj w te tereny. Dlatego, że tak naprawdę wiecie, że mamy kanał sportowy, kochani. Głównie naszymi sportowymi przeżyciami, emocjami z wami się dzielimy. Ale postanowiłem pokazać wam przepiękne morze. Szczególnie dla tych, którym nie dane było może oglądać morza. Może w tym roku, może jeszcze w ogóle. Natomiast no, muszę wam powiedzieć, że to jest naprawdę wspaniałe miejsce. W tym roku myślałem, że nie będę nad morzem, dlatego że no, po raz pierwszy od kilku lat nie odwiedziliśmy naszego Bałtyku z racji tego, że Gutek był na obozie w Szczyrku, jak pamiętacie. Także byliśmy w górach. Natomiast no, tradycji stało się zadość. Znowu jestem nad naszym polskim morzem. Nad morzem, które naprawdę bardzo kocham. Może są piękniejsze morza od naszego Bałtyku. Błękitne, seledynowe, błękitne laguny, gdzie, powiedzmy, przejrzystość wody ma kilka metrów.
ale Bałtyk to Bałtyk, ja go kocham. No właśnie, kochani, na plaży pełno zielska, które czasami wędkuje w Bałtyku i to zielsko trochę dokucza w wędkowaniu, bo czepia się wędki. W każdym bądź razie, jak czas nam pozwoli, to może przyjedziemy z Gutkiem pokazać mu tutaj tą przepiękną okolicę, ten port, właśnie może te fortyfikacje, gdzie nasi polscy żołnierze walczyli o obronę naszego kraju, po to, żebyśmy my mogli dzisiaj no właśnie w takich fajnych warunkach funkcjonować w pokoju, w suwerennym, wolnym państwie. Do zobaczenia, kochani, idziemy oglądać foczki, także pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Kochani, wchodzimy do fokarium, dużo fajnych informacji można tutaj się dowiedzieć, zdaje się, no przez 10 lat, jak tak kojarzę, to niewiele się tu, kochani, zmieniło. Oj, tam widzę kawałek foki, ale ona, myślę, kochani, żywą foką nie jest. Spróbujemy poszukać, może gdzieś nam się uda tutaj w tych pomieszczeniach fokę znaleźć. No, bardzo mnie ciekawi, kochani, jak oni sobie z tymi fokami radzą w zimie, dlatego że ja przypominam sobie, że ten basen był pełny wody i myśmy właśnie te foki oglądali przez te szybki tam na dole widokowe. Te foczki fajnie podpływały, pokazywały mnóstwo takich akrobacji, jak to foki potrafią. Foki to świetne piłkarze, świetni piłkarze. Jak wiecie, często gdzieś tam foki wykorzystują właśnie do takich zabaw z piłką. Zresztą nawet często gdzieś tam w rysunkach pokazują. Znaczy, o właśnie, daleko szukać. Zobaczcie, kochani, bierzemy ją do FC Szabełków. No. Mamy fokę piłkareczkę, także bardzo mnie ciekawi, jak one tutaj przeżywają zimę. No, ludzi tutaj nie ma, kochani, z racji tego, że myślę, że jest już mocno po sezonie. Natomiast latem, kiedy tutaj jest szczyt sezonu, myślę, że tu nie idzie się przepchać. No właśnie 12 maja zginęła Krysia, foka. Zobaczcie, ile miała monet w żołądku. No niesamowite, kochani, czyli monet nie wrzucamy. Idziemy tu kawałeczek na górę zobaczyć. Tu jest taki jakby tarasik widokowy, czyli będziemy mogli z góry sobie tutaj zobaczyć, zobaczcie, takie ala molo. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś tutaj mamy jakąś... Jest! Siema! Dzień dobry! Halo, halo! No zobaczcie, no witaj! O, tam druga płynie! Świetne! Co, poszłabyś tu na tamtą stronę, ale tam nie ma wody. Co ty byś tam robiła? Zobaczcie, kolejna płynie, świetnie. O jacie, jeszcze jedna. Muszę wam powiedzieć nieprawdopodobną sytuację, dlatego że kiedyś w życiu moim dane mi było na wolności spotkać fokę. Zdaje się, że, kochani, gdzieś tam na w Dziwnówku na plaży centralnie przypłynęła foka, wzbudziła wielką sensację. No i to taka oswojona, patrzcie, no niesamowite. Piękne obiekty. No myślę, że tym fokom tutaj jest dobrze, wszyscy o nie dbają. Myślę, że ciekawe, jak w naturalnym środowisku, chociaż w naturalnym środowisku chyba im troszeczkę trudniej, nie? Trudniej, tak? Ale ma fajne oczka. Niesamowita historia. O jacie! Także, kochani, fokarium pod hasłem Ratujemy Bałtyckie Foki, no ma to sens. Głęboki, wielki. Kochani, zobaczcie, tam mamy port, stąd go troszeczkę lepiej widać. Właśnie jest przeładunek chyba jakiegoś statku. Także przypominam, że Hel to jest miejscowość na samym końcu tego cypelka. Jak popatrzycie na mapę Polski, na samej górze jest taki długi, wąski pas, taka tam na samym końcu jest właśnie Hel. I tutaj mamy przyjemność, satysfakcję dzisiaj, kochani, przebywać. Niesamowita historia. Myślę, że zrobię ze 2-3 zdjęcia pamiątkowe, także do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie. Kochani, no zobaczcie, gała jest wszędzie, nieprawdopodobna sytuacja. Pozdrawiam jeszcze raz serdecznie z Helu. Mamy tutaj, kochani, no chłopak nawet chyba nie wie, że jesteśmy z kamerą. Fajna technika kapkowania. Widzę tutaj pomiędzy noskiem a płaskim podbiciem, prostym podbiciem.
w jeansach, w takich butach. O proszę, już zapachniało, kochani, freestylem. Patrzcie, piękny widok z Helu, z samego, kochani, tutaj, z samej północy Polski. Zobaczmy jeszcze. Widzę, że chłopak wie, co robić z piłką. Słuchajcie, oczywiście przy okazji kilku kibiców się temu przygląda, młodsi chłopcy. A myślę, że po takiej dawce dostaną trochę zapału do pracy. Słuchajcie, no pan nie wie, że go nagrywamy, także kompletna spontana. Jako że mamy sportowy kanał, kochani, to fajnie mieć kamerę ze sobą, czasami się uda coś spontanicznie złapać. Natomiast to wszystko się dzieje niedaleko tego fokarium, w którym robiliśmy króciutkie pozdrowienia dla was. Natomiast zobaczcie. No myślę, że tą techniką, którą kapkuje, jest w stanie sporo porobić w normalnych butach i ciuchach rozgrzany. Jeszcze chwilkę i wracam do obiadku. Słuchajcie, w tych moich krótkich odwiedzinach tutaj we Władysławowie, przypominam, w ośrodku przygotowania olimpijskiego w Cetniewie, Gutek Natan i Mateusz, trzech chłopców z Zagłębia Lubin, kochani, doskonali swoje umiejętności piłkarskie. Natomiast ja z moimi serdecznymi przyjaciółmi tutaj miałem okazję pozwiedzać okolice Gdańska i okolic. Miałem przyjemność być pod Ergo Areną, PG Areną. W każdym razie na stadionie, na którym na co dzień Lechia Gdańsk rozgrywa swoje mecze. Przy okazji gorąco jeszcze raz pozdrawiamy serdecznie całą piłkę nożną z tej okolicy i przypominam, że w sobotę z Lechią Gdańsk będziemy rozgrywać zawody na Śląsk Wrocław Cup. Oczywiście relacje z tego wydarzenia będziecie mieć, także zapraszam. Słuchajcie, samą końcówkę tych kapek, tak wysoko jak łapał tą piłkę, to muszę ci powiedzieć, że to mój styl kapkowania. Także ja w tej chwili, o właśnie, mniej więcej tak jak on ratuje piłkę, to ja często tak kapkuję. Ale muszę wam powiedzieć, że gdzieś tam ostatnio wróciliśmy z Gutkiem troszkę do kapek, bo to bardzo ważny element w życiu każdego piłkarza. To jest element, który mocno poprawia czucie piłki, przyjęcie piłki. Gdzieś tam ostatnio, kochani, wyczytałem, że zdaje się, Ronaldinho codziennie dla kapek poświęca 5 minut swojego życia. Robi to ciągle, nawet teraz u schyłku kariery. Także no, ważny to element. Ważny to element. Także pozdrawiamy cię, przyjacielu, serdecznie. Nie wiem, jak masz na imię. Nie wiem, czy jesteś tylko zapaleńcem gdzieś tam z podwórka, z własnego domku, czy na co dzień gdzieś trenujesz piłkę nożną, kochani, ale uwaga, ale no, robi to fajne, pozytywne wrażenie. Także jeszcze raz serdecznie was pozdrawiam. Tam płyną jakieś stateczki. Przypominam, to wszystko na Helu. Piękna okolica. Kocham nasz Bałtyk. Do zobaczenia.